Dzień dobry, witam wszystkich ze słonecznych Katowic, z obiektu Korty Muchowiec, znajdujący się w środku lasu. Piękny obiekt, już od samego początku jesteśmy zachwyceni organizacją oraz kortami, które są naprawdę w świetnym stanie. A tymczasem pierwszym już rozgrywają pomiędzy sobą Mateusz Rysoroś oraz Rafał Tkaczewski, czyli Derby Katowic. Jak na razie jednostronne spotkanie. Rafał dosyć pewnie rozpoczął to spotkanie, no i jest tylko jednego gema od zwycięstwa w pierwszym secie. Tak więc ładnie poczyna sobie Rafał. Oj, teraz zeszła piłka chyba na ramę Rafałowi. A, rozgrywamy to ten turniej na czterech kortach ceglanych, a w razie deszczu, który ma nastąpić jutro, jest taka szansa. Przenosimy się do hali. Tam mamy dwa korty. Tak, to jest
I pierwszy set padł łupem Rafała Tkaczewskiego 4 do 1, więc solidne otwarcie w derbach Katowic dla Rafała. A Państwa oczywiście zachęcamy do odwiedzenia nas na kortach w Muchowcu. Wstęp dla widzów jest bezpłatny, można sobie pooglądać. A na antenie wszystkim Państwa dziękujemy za oglądanie i zachęcamy do subskrypcji i dalszego udziału z nami w tych wielu turniejach, które dla Państwa będziemy transmitować. Panowie, już wychodzą teraz na drugiego seta. Będzie zaczynał Rafał, czyli młodszy z Katowiczan. Bardzo ładna teraz akcja Rysia. Wyrzuci najpierw rywala do zewnątrz, a potem pewnym krokiem skróci dystans i skończy wymianę. Bardzo ładnie. Oj, nie wyszedł teraz ten skrót. Bardzo ładnie atakował Mateusz, ale troszeczkę pokpił sobie końcówkę, ponieważ to już powinien skończyć, a zobaczmy na powtórce. Właśnie teraz trafił w linię, a tutaj ten skrót chciał go aż za dobrze zagrać i nie udało się. Podwójny błąd. Tkaczewskiego. I nie udał mu się ten return. Minimalny out i gem. Tkaczewski, czyli Rafał, idzie za ciosem i utrzymuje swoje podanie po ciężkim gemie. Zmiana stron. A przypomnę, że rozgrywamy tutaj ten turniej na kortach w Muchowcu. Obiekt położony w samym środku lasu. Wiele drzew dookoła, liściastych, z przewagą. Nie jestem w stanie ich zliczyć, ale ich to jest niesłożona ilość, co powoduje, że bardzo łatwo się oddycha i ta wymiana gazowa dużo lepiej przechodzi w naszych płucach, kiedy rozgrywamy pomiędzy tak dużą ilością drzew. Na pewno zawodnikom się to podoba. A teraz coraz więcej osób zjawia się na kortach, już taka godzina 10. Powoli wkraczamy w intensywne spotkania. Na razie pierwsze mecze jeszcze trwają.
Oj, teraz troszeczkę na nogach za słabo zagrał. Kompletnie na prostych nogach zagrał ten backhand. No, wcześniej przy woli Rysia był dosyć mierny, ale 30-latek i tak zdołał wygrać ten punkt, wymuszając błąd. Bardzo ładny forehandem zakończył. Teraz wyjść te wysoko szybujące loty Rafała. Nie, zdał egzamin, ponieważ no troszeczkę za wysoko latały i w efekcie ogrywa gema Mateusz i utrzymuje swoje podanie. Cenny gem dla niego. A, oczywiście dziękujemy firmie Pacific, który dostarcza nam piłki na wszystkie turnieje. Bardzo dużo piłek używamy, a na ten turniej rozgrywamy będziemy piłkami serii Tretorn Control Plus. Naprawdę mocne piłki, idealne na łączkę, bardzo twarde. Gracze z silnym topspinem na pewno lubią te piłki. I minimalny out teraz przy serwisie. No i niewymuszony błąd teraz Mateusza. Witamy, witamy Państwa bardzo serdecznie z Katowic. Radosław Gerlach teraz do Państwa mówi te słowa. Czwarty z turniejów eliminacyjnych Polskiej Ligi Tenisa 2019. Jesteśmy w Katowicach, Korty Muchowiec. I tutaj dzisiaj, jutro zmagania tenisistów, 32 zawodników, 8 grup, w każdej po 4 graczy. No i na początek oglądamy starcie grupy B. Ryś kontra Tkaczewski. W pierwszym secie Tkaczewski 4-1 pokonał Rysia, teraz jest po 1 przed tym meczem. Także Rafał Tkaczewski mówił, że większych szans tutaj na zwycięstwo raczej nie ma, a ty się okazuje, że pierwszego seta
wygrał. Po dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy wychodzi dalej do gier w fazie pucharowej. Faza pucharowa jutro od godziny 9 także na kortach Muchowiec, a wszystkie szczegółowe wyniki na stronie www.polskaligatenisa.pl. Tam aktualizowane na bieżąco wyniki po każdym meczu. I już oddajemy głos Maksymilianowi. I witam z powrotem. Radosław, jeden z organizatorów głównych, naprawdę wspaniałą robotę wykonuje. Wszystkie rozpiski, terminy, godziny, korty, czyli taka papierkowo-organizacyjna robota przypisywana jest Radosławowi, a tymczasem Ryś troszeczkę obudził się z tego snu zimowego i wychodzi na prowadzenie w drugim secie, 2-1 prowadzi, więc derby Katowic, na razie bardzo wyrównane spotkanie. A Państwa proszę na krótką reklamkę i panowie sobie odsapną i zaraz do Państwa wracamy. I już do Państwa wracam po krótkiej przerwie. Zawodnicy sobie odstąpili i teraz troszeczkę dziki ten serwis Mateusza. Taki dwumetrowy aut, no i on nie zaczyna zbyt fajnie tego gema serwisowego. 0-15. Sam narożnie ten return spadł. Oj, autowo, ale bardzo ładny, jak taki ping-pongowy tenis. Zobaczmy na powtórce, jak to wszystko się odbyło. Tu próba lobu, ale pomysł bardzo dobry, ale minimalnie wyrzucił tą piłkę. Tkaczewski. Teraz bardzo mocny serwis na zewnątrz i znowu na prowadzeniu Ryś, który zaczął grać bardzo dobry tenis. Już wracamy do Państwa, jest wynik 3-1 w tym drugim secie dla Mateusza. Bardzo ładny return.
No i ładny teraz na nogach bardzo Mateusz wykazał się taką tenisową cierpliwością, bo nie chciał szybko skończyć akcji, na spokojnie poczekał, wykalkulował i spokojnie na instynkt zakończył tą akcję. A teraz ten retur się nie udał. Oj, teraz nie trafił czysto w piłkę, chyba mu się ta rakieta wyślizgnęła z ręki, że pewno panowie są lekko spoceni i ta rączka rakiety troszeczkę się ślizga. Nieprzyjemne na pewno uczucie. Trzeba wspomagać ręcznikiem w takich sytuacjach, bo ewidentnie wyślizgnęła się ta piłka z ręki Mateusza Rysia. Skończył się gem, zdaje się. 3-2 mamy w tym drugim secie. I Mateusz Ryś serwuje obecnie, aby zwyciężyć w drugim secie. 3-2 prowadzi, ale w gemie jest 0-15. Ładny dobrze i... Kort, zdaje się, ta piłka była dobra, zobaczmy na powtórce. Szybki bardzo jest Kaczewski. Tutaj ten dropshot był dosyć dobry, ale Rafał idealnie dobiegł do piłki. I w tarapaty teraz Mateusza, który mocno zaczął serwować. Teraz piękna akcja. Ależ szybki jest Rafał, no niesamowicie teraz do tej piłki dobiegł. Latał po korcie, jak nie toperz i teraz breakpointy dla niego. 0-40.
No i zbyt pasywnie Mateusz Ryś zagrał i mamy przełamanie. 3-3 w drugim secie i przed nami tiebreak. Nie udało się wyserwować gema Mateuszowi. I teraz na fali jest Rafał. Piąty punkt rzędu dla niego. Zaczął strasznie szybko biegać i to przynosi efekty. Wiadomo, że Mączka jest taką nawierzchnią, że raczej musimy walczyć o te punkty, a nie strzelać mocne uderzenia, liczyć na winery. Bardziej trzeba sobie ciężko wypracować te punkty. No i kolejny, już szósty punkt z rzędu teraz dla Rafała. Na fali jest młodszy z Katowiczan. No i jest na dobrej drodze do zwycięstwa w tym meczu. A ten drugi set nie zapowiadał nam takiego przebiegu. Ładny forehand po krosie Mateusza Rysia przygotował ten dalszy niewymuszony błąd. Znaczy był on wymuszony Rafała. Oj, dziki forehand teraz, potężny out. No i na prowadzeniu Rafał. A pogoda nas zaczęła rozpieszczać dzisiaj. Słoneczko praży już od samego rana, a ma być jeszcze lepiej, więc prosimy brać czapki na korty, aby nie doszło do przegrzania się. Bezpieczeństwo podczas gry jest priorytetem. Bezpieczeństwo oraz nierobienie błędów. I dużo wody oraz innych napoi. I panowie zmienili strony. Mało miejsca w tym razie.
nie podwójny błąd na pewno. Nie pomaga Rafałowi. Teraz bardzo cięty wynik w tym tiebreaku. A tymczasem na stronie Polska Liga Tenisa, Karolka Pawel, można zapisywać się na kolejny turniej. Za dwa tygodnie gramy w we Wrocławiu, przepraszam. Oj, no i ładnie szedł w kort Mateusz, ale nie zdołał tym nadgarstkiem zawinąć do końca tej piłki, no i nie udało się. A tymczasem Rafał zakończył to spotkanie. Mieliśmy takie problemy dźwiękowe. 4-1, 4-3, także Rafał Tkaczewski, czyli młodszy z Katowiczan, zwyciężył to spotkanie w derbach. Więc dziękujemy Państwu za oglądanie tego spotkania. Już zaraz startujemy z wywiadem oraz dalszymi spotkaniami na korcie centralnym. Zostańcie z nami.